siła się pojawia. Osiągnęliśmy siłę wstępną, rozpoczynamy próbę. N już mamy, 300, 400, 500, most jest bardzo sztywny, więc przy małych przemieszczeniach daje duże siły. 1200 już mamy, a tylko 3 mm odkształcenia. 1500, mamy 2000, to jest największa siła w tej chwili, jaką uzyskaliśmy tutaj, 2500. Zbliżamy się do 3000, 3000 jest osiągnięte. Dochodzimy do 3,5. Wow, efektownie to było. Czyli maksymalna siła, jaka została uzyskana, to jest 3730 N. No tak. No, to jest bardzo dobrze. Proszę Państwa, no drugi przykład zaprojektowanej konstrukcji pod konkurs, czyli typowy układ dla przeniesienia skupionej siły w środku, bardzo czysty. Postać zniszczenia jest bardzo fajna, ponieważ świadczy o tym, że no, wyczerpała się nośność pasa dolnego na rozciąganie, czyli no, ewentualnie można by popracować jeszcze trochę nad połączeniem, bo pęknięcie nastąpiło w połączeniu, ale proszę zobaczyć, że nawet nakładki kawałek pękł tutaj, więc być może, że jeszcze wystąpiły jakieś lokalne, małe naprężenia związane ze zginaniem, które tam się pojawiło przy dużych deformacjach. Bardzo duża nośność, ale też i solidna konstrukcja, ciężka. Zobaczymy. Na razie rekord obciążenia. Gratuluję serdecznie. Dobrze. Do siatki.